Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego trzeba pozwolić, aby mężczyźni byli mężczyznami. Zapraszam. W poprzednim materiale Duma Kobiet mówiłem o pewnych różnicach pomiędzy mężczyznami a kobietami. Nie będę tutaj do tego wracał. Jeśli kogoś to interesuje, to zachęcam do obejrzenia tamtego materiału. Teraz tylko przypomnę, że wszystkie te różnice są dobre, są potrzebne. Pan Bóg, stwarzając świat, widział, że było to bardzo dobre. I te różnice jak najbardziej są Jego wolą. A więc chcemy, zgodnie z Bożym zamysłem, aby mężczyźni byli męscy, a kobiety były kobiece. I nie o to tutaj chodzi, żeby kogoś na siłę wciskać w jakieś ramy jakichś funkcjujących funkcji społecznych. Jak najbardziej mogą być jakieś wyjątki. Zapraszam na przykład do zapoznania się z naszym spektaklem o świętej Joannie d'Arc, zrealizowanym przez Teatr Joryk, przez naszych uczniów. Bez wątpienia święta, która zajęła typowo męskie funkcje, która przejęła typowo męskie funkcje w czasach, w których wydawałoby się to dalece niemożliwe. A jednak, jak się okazuje, było możliwe i jak się okazuje, było możliwe, że nawet ta święta Joanna d'Arc została kanonizowana. Odsyłam do spektaklu tych, którzy są tym tematem zainteresowani. Oczywiście jak najbardziej wzbudzało to kontrowersje wtedy i w pewnym sensie może wzbudzać kontrowersje i dzisiaj. Natomiast co do zasady, nie o to chodzi, żeby wciskać kogoś w jakieś ramy, że to koniecznie tak musi być. Chodzi o to, że Pan Bóg, stwarzając świat, stworzył pewien porządek i stworzył kobietę i mężczyznę inaczej, ze względu na inne powołania. I to musimy po prostu przyjąć do wiadomości. Nie oznacza to, że każdy musi koniecznie pełnić taką albo taką funkcję i że koniecznie i nie da się zupełnie inaczej. Oczywiście, że mogą być jakieś wyjątki, mogą być rzeczy, które są dla nas zaskakujące i dziwne. Może tak być, że kobieta zostaje powołana do zrobienia czegoś, co wydawałoby się nam bardziej jest bardziej odpowiednie dla mężczyzny, jak w przypadku świętej Joanny d'Arc, i na odwrót. Może się tak zdarzyć. Natomiast co do zasady, natura, Bóg, stwarzając naturę, zapisał w niej pewne prawa i co do zasady zapisał w niej również, że mężczyzna ma pewne konkretne cechy i kobieta ma pewne konkretne, właśnie typowo kobiece cechy. Odsyłam też tutaj do tego materiału, który już nagrałem, o którym przed chwilą wspomniałem, który oczywiście będzie również podlinkowany. Co do zasady, więc jest to dobre, gdy mężczyźni mają te cechy, które pomagają im spełnić ich powołanie. Jakie są to cechy, czy też może zacznijmy od tego, jakie jest to powołanie. Oczywiście, aby gatunek ludzki przetrwał, potrzebne jest nowe pokolenie, potrzebne są coraz to nowe pokolenia, potrzebne są coraz to nowe, dobrze wychowane pokolenia. Dlatego, aby ludzki gatunek przetrwał, potrzebni są mężczyźni, którzy będą ojcami, którzy będą dobrymi ojcami. A więc cechy, które czynią mężczyznę dobrym ojcem, są dla mężczyzny naturalne, sprawiają, że jest on dobrym mężczyzną. A więc można powiedzieć, że sprawiają, że jest on męski. Właśnie cechy, które sprawiają, że jest on dobrym ojcem. W poprzednim materiale starałem się wytłumaczyć pewne różnice, które wynikają właśnie z funkcjonowania rodziny, używając porównania głowy i serca. Odsyłam do tamtego materiału. Głowa i serce. Jest to piękne, moim zdaniem bardzo głębokie porównanie. Jakie to cechy uważam, że są koniecznie potrzebne dla mężczyzny? Otóż uważam, że cztery cechy, można powiedzieć, że cztery cechy są szczególnie potrzebne dla ojca, a więc są one szczególnie męskie, czynią mężczyznę męskim właśnie. Pierwsza cecha to oczywiście cnota kardynalna męstwa. Męstwo jest to cnota, która pozwala nam pokonać przeciwności lub wytrwać w tych trudnościach, których nie możemy pokonać. A więc z jednej strony oznacza ona działanie do pokonania jakichś przeciwności, z drugiej strony oznacza ona wytrwanie w jakiejś trudności. A więc również tą trwałość, dwa elementy. I myślę, że od razu widzimy, dlaczego jest to cnota, która jest szczególnie potrzebna dla głowy
rodziny. A więc mężczyzna, który ma bronić rodziny, ma bronić kobiety, która nosi pod swoim sercem dziecko, która nosi na swoich rękach dziecko, która jest w tym właśnie tym sercem dla rodziny. Oczywiście mężczyzna, ta głowa musi rozglądać się, patrzeć, co może zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo tej rodzinie. I jak najbardziej męstwo jest tutaj bardzo potrzebne, aby obronić tą rodzinę, aby pokonać te przeciwności, które będą potrzebne, aby zadbać o byt tej rodziny, aby zapewnić rodzinie wszystko, co jest jej potrzebne. Należy pewne przeciwności pokonać, a czasami w pewnych trudnościach trzeba będzie wytrwać. I można powiedzieć, że tutaj bardziej nawet tym potrzebnym, tą cechą potrzebną dla mężczyzny będzie ten pierwszy aspekt cnoty męstwa, to znaczy to pokonywanie przeszkód. Choć bez wątpienia i ten drugi, czyli wytrwanie w trudnościach, w przeciwnościach będzie absolutnie konieczne, no bo gdy nadarzą się takie trudności, których pokonać nie można, no to wtedy oczywiście również mężczyzna musi w tym wytrwać. Dalej, druga cnota, więc pierwsza cnota męstwa. Druga cnota, którą uważam za typowo męską, która jest koniecznie potrzebna dla głowy rodziny, to jest cnota roztropności. Typowo, można powiedzieć, typowa cnota głowy właśnie. Dlaczego roztropność? Roztropność jest to cnota, która pozwala nam dobrze wybrać cele pośrednie. Oczywiście nie mówimy tutaj o celu ostatecznym, te cele tutaj nasze ziemskie, pośrednie i odpowiednią do nich drogę. Cnota, która pozwala nam wybrać te cele, które tutaj są, powiedzmy, drugorzędne, nie cel ostateczny, i wybrać do nich drogę. Dlaczego uważam, że jest to cnota typowa dla głowy rodziny, typowa dla mężczyzny, typowo męska cnota? Otóż, jako że mężczyzna jest tym, który jest bardziej wystawiony na zewnątrz, to on musi wyjść i zadbać o to, żeby kobieta, która opiekuje się tym małym dzieckiem, a przez długi okres czasu musi się tym małym dzieckiem opiekować, a jeśli chcemy, żeby społeczeństwo przetrwało, to musi się opiekować wieloma dziećmi. Mężczyzna musi wyjść na zewnątrz i dbać o dobro tej rodziny, a więc to on musi zatroszczyć się o to, żeby wszystko było to, co jest potrzebne do istnienia tej rodziny, a więc on musi znaleźć to, jakby taką drogę, którą ta rodzina będzie podążała, w sensie takim niekoniecznie fizycznym, tak? Tylko musimy zrobić to i to, zadbać o to i o to, musimy dojść tu i tu. To jest zadanie typowe dla głowy rodziny, co nie znaczy, że nierzadko kobieta będzie musiała to zadanie spełniać, bo mężczyzna z jakiegoś powodu tego zadania nie spełnia. Natomiast zasadniczo powinno być to zadanie wykonywane właśnie przez tą głowę rodziny, która jest zestawiona na zewnątrz, która dba o tą rodzinę, troszczy się o nią i powinna te cele wyznaczać i znaleźć do nich drogę. To jest bardzo, bardzo ważne i bardzo potrzebne. Kolejna cnota, która uważam, że jest absolutnie potrzebna dla głowy rodziny, która jest cnotą typowo męską, jest to cnota sprawiedliwości. Dlaczego? Otóż, skoro ta głowa rodziny będzie musiała dbać o tą rodzinę, będzie musiała przynosić to, co jest konieczne do przetrwania tej rodzinie. Skoro będzie musiała tej rodziny bronić, będzie ta głowa rodziny, mężczyzna, będzie musiał zadbać o to, aby każdy otrzymał to, co się jemu należy. Skoro on będzie się troszczył o to, co jest potrzebne do przetrwania tej rodziny, to musi zadbać, aby to, co jest jej potrzebne, faktycznie ta rodzina dostała. Aby każdy dostał w niej to, co jest potrzebne konkretnie jemu, co się jemu należy. I to dotyczy również na przykład czasu i uwagi, czyli ta głowa rodziny musi zadbać o to, żeby każdy dostał tyle czasu w rodzinie, ile się jemu należy. To oczywiście jest kwestia już pewnej właśnie roztropności, aby dostał tyle uwagi, tyle miłości i również oczywiście dotyczy to rzeczy materialnych. To dotyczy to pewnego rozdzielania tych materialnych dóbr, to jak najbardziej również. To znaczy ta sprawiedliwość, ta tutaj konkretnie sprawiedliwość, można powiedzieć, rozdzielcza, ta sprawiedliwość, która rozdysponowuje pewne dobra, jest typową cechą dla głowy rodziny i koniecznie potrzebną. Oczywiście, gdy mówię o tych cnotach, to mówię o tym, co jest potrzebne, to nie oznacza, że teraz każda głowa rodziny ma te cnoty w stopniu doskonałym, albo że głowy rodziny w ogóle tych cnot nie mają. Mówimy o tym, jakie są cnoty potrzebne, aby wiedzieć, do czego dążyć. Czwarta cnota i ostatnia, a więc roztropność, sprawiedliwość, męstwo,
tutaj wymieniłem w kolejności odwrotnej, męstwo, wydaje mi się najbardziej ważne, roztropność, sprawiedliwość. I na końcu nie wymienię tutaj czwartej cnoty kardynalnej, bo wydaje mi się, że ważniejsza w tym momencie jest inna cnota, mianowicie miłość bliźniego, a konkretnie jej specyficzna odmiana, czyli właśnie miłość małżeńska. Miłość nie jako uczucie, miłość jako silne pragnienie dobra drugiej osoby. Miłość do małżonki, miłość do dzieci. Silne pragnienie dobra. Również, dlaczego jest to cnota, a nie uczucie? Cnota, silne pragnienie, chęć, to wymaga ciągłej, nieustannej pracy, bo to wymaga codziennej ofiary z mojego czasu, z moich chęci, z mojego wolnego czasu. Tak, po prostu człowiek musi codziennie o to walczyć, musi codziennie o to dbać. Nie chce mi się, ale jednak wiem, że będzie dobre to dla małżonki, dla dzieci, gdy poświęcę im czas, gdy zrobię to i to. I właśnie miłość sprawia, że człowiek znajduje w sobie siłę, żeby to zrobić, pomimo tego, że wcale mu się nie chce. Silne pragnienie dobra drugiej osoby. To jest taka cnota, którą wymieniam jako ostatnią, ale która bynajmniej nie jest w tym wszystkim najmniej ważna. Jest to tutaj absolutnie koniecznie potrzebna. Te cztery cnoty, myślę, że można powiedzieć, że są one najważniejsze dla głowy rodziny. Jeśli ktoś ma inne pomysły, co można należałoby tutaj dodać, jak najbardziej piszcie w komentarzach. Teraz inna sprawa. Bardzo często można usłyszeć dzisiaj o kryzysie męskości. Myślę, że równie często można by mówić o kryzysie kobiecości. Odsyłam do mojego poprzedniego materiału. Natomiast bez wątpienia mamy do czynienia z pewnym kryzysem męskości. Co jest temu winne? Moim zdaniem w dużej mierze winna jest temu rewolucja w wychowaniu, a mianowicie brak wychowania do cnót. Gdy nie praktykuje się wychowania do cnót, gdy wychowuje się jakoś, no tak, uczymy tutaj mniej więcej czegoś i tu czegoś, tego nie można robić, to można, ale to wychowanie jest takie, no takie nijakie, a tak w praktyce dzisiaj jest. Myślę, że 90% naszego społeczeństwa tak jest wychowywane, to znaczy, no jakoś tam po prostu, tak, uczymy coś tutaj, tutaj tego nie można, to można. I tak naprawdę nic w tym, znaczy nie ma świadomego wychowania do cnót. Jeszcze czasami może być bardzo złe wychowanie, tak? Wychowanie, które w jakiś sposób gloryfikuje człowieka, uważa, że szkoły wychowawcze, które uważają, że człowiek jest świetny, wspaniały i tylko nie można go zepsuć. Taka szkoła oczywiście siłą rzeczy nie będzie pracowała. Zgodnie z tą szkołą człowiek nie będzie pracował nad danym człowiekiem, czyli nie ma mowy o wypracowaniu jakichś cnót i może się okazać, że na końcu mamy do czynienia z takim w cudzysłowie potworem, człowiekiem, który nie wypracował prawie żadnej cnoty, a ma mnóstwo, mnóstwo wad, a więc wtedy oczywiście taki człowiek, gdy staje się człowiekiem świadomym, dostrzega, że ma tyle wad, jeśli uda mu się to dostrzec, to powinien bardzo mocno nad sobą pracować i próbować to nadrabiać. W każdym razie, problemem bez wątpienia jest brak wychowania do cnót, bo bez tych cnót, bez męstwa, bez sprawiedliwości, bez roztropności, bez miłości bliźniego, oczywiście, że mężczyzna nie będzie dobrym mężczyzną, nie będzie dobrą głową rodziny. To jest oczywiste, zrozumiałe i taki człowiek nie ma na nic siły, nie potrafi oddać innym to, co się im należy, tylko chce wszystkiego dla siebie. Taki człowiek nie potrafi wyznaczyć sobie celu i znaleźć do niego drogi. Taki człowiek nie potrafi silnie chcieć dobra drugiej osoby, bo chce tylko dobra swojego własnego. I oczywiście to jest tragedia i niestety, znaczy taki człowiek jest tragedią, tak? Taki człowiek jest karykaturą w pewnym sensie człowieka. My musimy dbać poprzez wychowanie o to, żeby takich ludzi było jak najmniej. Wychowanie do cnót. Moim zdaniem szkodliwa w tej materii jest również koedukacja. Dlaczego? Dlatego, że wymieszanie chłopców i dziewcząt w tym wieku szkolnym jest bardzo niekorzystne. Otóż dziewczyny rozwijają się szybciej, chłopcy rozwijają się wolniej. To już sprawia pewien problem, czyli prowadzić należałoby ich inaczej. Z drugiej strony, chłopcy są ludźmi, jak to powiedziałem w poprzednim materiale, ludźmi czynu. Można powiedzieć człowiekiem akcji. Ludźmi, którzy chcą przeciwstawiać się, chcą łamać pewne granice, chcą walczyć, rywalizować. Natomiast dziewczęta są ze względu na swoją empatyczność, są raczej skłonne do współpracy z nauczycielem, raczej posłuszne wobec nauczyciela, oczywiście bez przesady, tak? Natomiast w dużej mierze. I teraz
połączenie tych dwóch rzeczy, że chłopcy dojrzewają później i tego, że mają tą chęć do pewnej rywalizacji, przełamywania pewnych granic, co jest potrzebne później w życiu rodzinnym, bo ta głowa rodziny czasami musi właśnie wywalczyć sobie coś i czasami musi chociażby obronić rodzinę, dlatego tam to pragnienie rywalizacji, walki jest jak najbardziej dobre i potrzebne. Natomiast w szkole bardzo często jest to pragnienie łamane, jest ono niszczone w zarodku. Dlaczego? Dlatego, że dziewczęta dojrzewają szybciej, są więc uczą się pilniej, są bardziej posłuszne, bardziej chętne do współpracy wobec nauczyciela i w ten sposób są przeważnie tak odbierane jako te lepsze uczennice. Chłopcy natomiast jakoś tam przeszkadzają, nie są tak bardzo posłuszni i sprawia to wrażenie tak, że no, dziewczęta pracują, chłopcy nie pracują. I przeważnie chłopcy widząc to, tak, że to jest taka sytuacja, że oni są raczej tymi gorszymi, jednocześnie właśnie te dziewczęta dojrzewają szybciej, chłopcy przeważnie odpuszczają sobie, znaczy bardzo często dochodzi do takiego odpuszczenia sobie, do tego, że oni nie rywalizują już w tym wszystkim, że nie ma w tym wszystkim tego, w tej ich pracy, tego aspektu walki i rywalizacji i wchodzą w taki tryb takiego zblazowania, zniechęcenia. Bardzo często chłopcy, właśnie przez to, że temperuje się ich bardzo mocno, tą ich chęć do rywalizacji, do łamania jakichś tam granic, że to jest jakby niszczone i stawia się jednocześnie te dziewczęta jako wzór, które są naturalnie bardziej empatyczne, bardziej skłonne do współpracy. Może to prowadzić do pewnego marazmu w chłopcach, zniechęcenia i oczywiście wtedy również tych cnót nie można wypracować. Odsyłam tutaj do filmiku na kanale Prager University w języku angielskim dla tych, dla których nie stanowi to przeszkody. Jest to materiał bardzo wartościowy. Polecam, on właśnie traktuje o tym, dlaczego szkoły, obecne szkoły nie są stworzone dla chłopców, dlaczego one mogą chłopców bardzo często zniszczyć. Odsyłam, moim zdaniem jest to bardzo wartościowy filmik. Co można zrobić? Otóż, przede wszystkim praktykować te cnoty. Uczmy się radzić sobie z przeciwnościami. Pokonujmy nasze lęki. W obliczu trudności trwajmy. Ćwiczmy się w roztropności, w sprawiedliwości. Odsyłam tutaj do mojego materiału o cnotach kardynalnych, cnoty kardynalne, rady praktyczne. Zachęcam do zapoznania się z nim. Praktykowanie cnót, rzecz absolutnie podstawowa. To pokonywanie przeciwności. Uczmy się nie narzekać, nie uciekać od razu, nie zwalać winy na innych. Pokonywać przeciwności. Te, które nas dotykają, te, które dotykają innych. Bądźmy silni. Uczmy się pokonywać przeciwności i trwać w trudnościach. Uczmy się roztropności, pokonując nasze emocje i próbując rozumowo ogarnąć problem, znaleźć z niego wyjście. Uczmy się sprawiedliwości, zupełnie świadomie, dbając o to, żeby każdemu oddać to, co się jemu należy. Czasami to jest po prostu szacunek, czasami to jest zwykłe dobre słowo, czasami są to rzeczy materialne, które z jakiegoś powodu komuś się należą. Ćwiczmy się w tych wszystkich cnotach, jeśli chodzi o tą miłość bliźniego, oczywiście również. Ćwiczmy się w tym, żeby ofiarować nasz czas dla dobra innych, żeby ofiarować nasze siły dla dobra innych. To wszystko jest ciężka praca, która zaowocuje, która przyniesie owoce w tym codziennym, rodzinnym życiu. Więc praktykujmy cnoty, cnoty kardynalne, też tą miłość bliźniego. Nie mylmy tutaj tej gotowości do pomocy z uległością. Właśnie roztropność i męstwo, połączenie tych cnót jak najbardziej potrafi powiedzieć nie, kiedy jest taka potrzeba. To nie jest to samo, co uległość. Jeśli chodzi o tą pracę na lata, to oczywiście wychowujmy do cnót. Wychowujmy do cnót. Odsyłam jeszcze raz do tego materiału, cnoty kardynalne, rady praktyczne. On przede wszystkim właśnie o tym traktuje, o wychowaniu do cnót. I wychowujmy do siły. Pozwólmy chłopcom rywalizować, walczyć, niszczyć. Nie tamujmy ich aktywności, tego pędu do działania, tylko starajmy się to ukierunkować. Niech chłopcy działają, niech uczą się pokonywać przeciwności, niech uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach, niech uczą się walczyć, bo będzie to im potrzebne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.